40 powodów, dla których nie jestem ani zielonoświątkowcem, ani charyzmatykiem. I dzisiaj część czwarta z tej serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem. Dzisiaj chciałbym, podsumowując to, co poprzednio powiedziałem, zauważyć, że znamy odpowiedź na pytanie, czy dzisiaj istnieje jeszcze dar mówienia językami. W Nowym Testamencie nie znajdziemy klarownej i jednoznacznej informacji co do ustania darów mówienia językami i uzdrawiania. Z drugiej strony nigdzie też nie jest powiedziane, że dary te będą funkcjonowały aż do końca chrześcijańskiej epoki. Może ktoś powie, to jeszcze nie jest żaden argument. W odpowiedzi na to chciałbym przytoczyć jeden fragment, w którym Duch Święty mówi z całą klarownością, że pewne dary będą nadal istniały. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, jak mówi nam to Słowo Boże zapisane w liście do Efezjan, 4 rozdział 11-13 wersetu. Pan Jezus Chrystus przedstawia tutaj zgromadzenie, Kościół, jako swoje ciało. Począwszy od chwili, kiedy to apostołowie i prorocy Nowego Testamentu położyli jego podwaliny. Czytamy o tym w liście do Efezjan, 2 rozdział od 20 wersetu oraz 3 rozdział listu do Efezjan, 5 werset. I widzimy, że to jest aż do momentu, w którym zostanie osiągnięty wymiar doskonałego wzrostu pełni Chrystusowej. Taki jest cel służby darów. Czy ziści się on na tej ziemi? Czy kiedykolwiek wszyscy chrześcijanie dojdą na ziemi do jedności wiary i jedności w poznaniu Syna Bożego? Odpowiedź na to pytanie, myślę, że każdy z nas może udzielić. Każdy, kto chce udzielić odpowiedzi sobie na to pytanie, niech spróbuje udzielić na to pytanie w szczerej odpowiedzi, przyjrzawszy się obecnej kondycji chrześcijaństwa. Gdy jednak może już w bliskiej przyszłości, może dzisiaj, Kościół bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, jak mówi nam list do Efezjan, 5 rozdział, 27 werset, zostanie połączony z jego głową w niebie w czasie pochwycenia, cel ten zostanie jednak osiągnięty. Aż do tej chwili Pan, jako Zbawiciel swojego ciała, zabiega przez Ducha Świętego, przez swoje Słowo, jak też właśnie przez służbę ewangelistów, przez służbę pasterzy, przez służbę nauczycieli, o zbudowanie swego ciała i to tak długo, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Nie czytamy tutaj nic o językach ani o zdrowieniach. Te dary znaki, czyli języki i uzdrowienia, nie zostały dane dla zbudowania ciała, lecz jako znaki mocy i działania Bożego. Każdy, kto chce dzisiaj poznać wielkie dzieła Boże i dowiedzieć się czegoś na temat Jego starań o zbawienie zgubionych ludzi, może wziąć do ręki dokończone, doskonałe Słowo Boże w postaci Biblii, 66 ksiąg Biblii, znajdzie w nim wszystko, czego potrzebuje do zbawienia swojej duszy i do życia w praktycznej pobożności. Poza tym jest jeszcze kilka ważnych argumentów, które przemawiają za tym, że dary znaki stanowiły zjawisko typowe tylko dla pierwszego okresu istnienia Kościoła Bożego.
Po pierwsze, gdy autor listu do Hebrajczyków w drugim rozdziale pisał w latach 60. pierwszego wieku, to pisał o znakach i cudach już wtedy w rozumieniu czasu przeszłego. Widzimy to wyraźnie. Bóg poręczył je. Poręczył. To pozwala nam wyciągnąć wniosek, że rzeczy te już wtedy należały do przeszłości. Myśl ta zostaje potwierdzona w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział od 8 do 10 wersetu. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci, czyli w nic się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Boża miłość trwa na wieki, ponieważ stanowi istotę Boga. Natomiast nadejdzie czas, nadejdzie chwila, kiedy proroctwo i poznanie, do których dzisiaj dążymy, nie będą już potrzebne. Będzie tak wtedy, gdy wraz z przyjściem Pana dla wierzących nastanie doskonałość. Wtedy też nie będzie już rzeczy cząstkowych. Zostaną one usunięte. Użyte tutaj greckie słowo katargeo. Katargeo oznacza unicestwić, zlikwidować, zgładzić i tak dalej. W przeciwieństwie do tego słowa, które w oryginale użyte jest w odniesieniu do proroctw i wiedzy, a nie dwaj inne, jak na przykład w innych popularnych tłumaczeniach, w odniesieniu do języków napisane jest, że ustaną. Ustaną. Grecki czasownik pao znaczy tyle, co przebrzmieć, uciszyć się, zblaknąć. Proroctwa i wiedza, wszystko, co w swoim charakterze jest cząstkowe, zostanie usunięte wraz z chwilą powtórnego przyjścia Pana. Natomiast języki ustaną. Jest to kolejna wskazówka, że języki ustaną w innym czasie, oczywiście wcześniejszym niż proroctwa i wcześniejszym niż poznanie, które zostaną zlikwidowane z chwilą pochwycenia Kościoła, zabrania Kościoła do nieba. I jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na analogię, jaka istnieje pomiędzy cudami, które czynił Mojżesz, a właśnie darami, znakami. Chodzi oczywiście o cuda, które czynił Mojżesz przed wyjściem Izraela z Egiptu, a znakami, które sam Pan Jezus Chrystus zapowiedział w Ewangelii Marka, 16 rozdział, z których wszystkie znalazły swoje wypełnienie w początkowym okresie chrześcijaństwa i zostały opisane w Dziejach Apostolskich. Znaki i cuda, które zdziałał Bóg przez swoje sługi przy wyprowadzaniu Izraela z Egiptu, również ustały. Podobnie jak w liście do Hebrajczyków 2:4, księdze piątej Mojżeszowej, czyli w księdze drugiego prawa, rozdział 26, werset 8, Mojżesz powiedział: i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wszelkiej zgrozy, znaków i cudów. Patrząc z proroczego punktu widzenia, wyjście ludu izraelskiego z Egiptu jest obrazem początku Kościoła chrześcijańskiego na ziemi. To niesamowite, że analogia ta zgadza się w tak drobnych szczegółach. Jeszcze odniesienie do historii zapisanej w tak zwanych pismach ojców Kościoła, czyli tak zwanych pisarzy chrześcijańskich pierwszych trzech lub czterech stuleci. Tutaj na próżno byśmy szukali wskazówek na praktykowanie mówienia językami. Jedynie u Eusebiusza, który żył w latach 260-339,
można znaleźć krótką wzmiankę o mówieniu językami i to w powiązaniu z fałszywym nauczycielem Montaną, który twierdził, że jest obiecanym pocieszycielem. Tym samym historia powszechnego katolickiego kościoła nie potwierdza kontynuowania języków, potwierdza słowa z pierwszego listu do Koryntian 13:8. Języki ustaną. Więc chciałbym Cię skierować do tego, żebyś przed Panem zadał sobie poważne pytanie do swojego serca i swojego sumienia. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że chrześcijanie są podzieleni i rozdarci w bolesny sposób. Ogółem rzecz biorąc, nie zachowaliśmy jedności ducha, do której byliśmy wzywani w Efezjan 4:3. Jest to głęboko upokarzający fakt, gdyby Bóg jeszcze dzisiaj poręczał przez te cudowne przejawy mocy, to gdzie i w którym ugrupowaniu chrześcijańskim miałby to czynić? Czy istnieje choćby jedna społeczność wierzących, którzy mogliby powiedzieć o sobie, że zachowali pierwszą miłość, albo że trzymali się we wszystkim Słowa Bożego i nie zaparli się imienia Pana, jak to mówi objawienie w 2 i 3 rozdziale. O zborze Filadelfii, który jako jedyny z 7 zborów w objawieniu otrzymał najwyższe świadectwo, Pan powiedział, że ma niewielką moc. Niewielką moc. Czy gdyby znaki te występowały jeszcze wśród nas, podczas tego, gdy operowała Filadelfia, to tak by było powiedziane, niewielka moc? Czy gdyby znaki te występowały jeszcze pośród nas, duchowa pycha nie byłaby tego następstwem? Tak, w rzeczywistości jest tak, że te chrześcijańskie kręgi, których mówienie językami postrzegane jest jako szczególny przejaw działalności ducha, są głęboko przekonane, że innym chrześcijanom brakuje czegoś istotnego w ich osobistym życiu wiary oraz w życiu zborowym. Czego jednak dzisiaj naprawdę brakuje wierzącym, to duchowej trzeźwości i wierności wobec Słowa Bożego. To był 4 powód, dla którego nie mogę być charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Kiedyś zaraz po nawróceniu, 34 lata temu, gdy uwierzyłem w Pana Jezusa, to w mojej miejscowości był zbór zielonoświątkowy, do którego skierowałem swoje kroki. I także tam, gdzie bywałem, trafiałem na różnych charyzmatyków czy zielonoświątkowców i wszędzie jak mantra się powtarzały te same schematy. My jesteśmy the best, czy mówisz językami, jeśli nie mówisz, to jesteś... No, nie padły takie mocno ograniczające słowa, ale było widać, że coś tu jest nie halo. Nawet spotykałem doniesienia, że uczą mówienia językami. Jeśli to jest dar, to nie trzeba go uczyć. Albo dar, albo nauka. Więc jeśli się czegoś uczy, to nie jest to dar. Zatem 5. część, jeśli będzie, to chciałbym ją poświęcić tak zwanym proroctwom i objawieniom. Czyli 5. część z 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem, będzie dotykać kwestii proroctw i objawień, jeśli Pan pozwoli.